Jednym z tych, który bawi się na koncercie Maryli Rodowicz, jest burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Jacek Lipiński. Panie burmistrzu, ta pogoda to chyba jedyne, na co nie miał pan wpływu tak naprawdę. Znaczy, to jest dodatkowa atrakcja. Jak widziałem tutaj konkurs Miss Mokrego Podkoszulka, to myślę, że to jest rzeczywiście niesamowita rzecz. Natomiast, no cóż, zabrakło godziny, półtora, ale z drugiej strony zobaczcie, jak fantastycznie bawią się aleksandrowianie i nie tylko, bo to rzeczywiście jest cały region, przy Maryli Rodowicz w takiej pogodzie. Panie burmistrzu, to wszystko, co związane z Włodzimierzem Smolarkiem, myślę, że stało się szalenie ważne i aleksandrowianie teraz będą mogli wykorzystywać to, że ma się obiekt imienia Włodzimierza Smolarka, po to, aby promować ten most i promować Aleksandrów. Tak, jeszcze nawiązując do Maryli, niesamowita sprawa, że zaśpiewała, poświęciła Włodkowi piosenkę Futbol, słynny z 1974 roku, ale przecież tak naprawdę wiadomo, że 1982 rok i Włodek to również taki sam sukces jak 1974 rok. Oczywiście, że tak, wielka promocja. Włodek jest ambasadorem Aleksandrowa Łódzkiego nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Dzisiaj widać było, jak jest niesamowite zainteresowanie Aleksandrowian na przykład tym meczem pokazowym z udziałem gwiazd Starego Widzewa, gwiazd reprezentacji Polski. Fantastyczna sprawa. Oczywiście, że tak, Aleksandrów Łódzki jest przede wszystkim miastem sportowym, tak jak dzisiaj to powiedział Mateusz Borek. I cóż, ta promocja poprzez sport jest oczywista. U nas rzeczywiście co drugi dzieciak, ponad połowa młodzieży w naszych szkołach uprawia jakąś konkretną dyscyplinę sportu i to jest niesamowita sprawa. I taki ambasador jak Włodek oczywiście przyciąga do Aleksandrowa również i młodzież, bo to jest fakt, tak się to dzieje. No ale cóż, to jest rewelacyjna sprawa dla mnie. Mam nadzieję, proszę Państwa, że Państwa również Aleksandrów będzie przyciągał. Zapraszamy do Aleksandrowa, z którego już się żegnamy, ale jeszcze na zakończenie zostaje nam spotkanie z Marylą Rodowicz. Zapraszamy. Jak umiał, okłamał, tak szczerze, dla kogo, za ile obiecał i trzymał swe słowa przez chwilę. Pokochany krzyczy, połamie zasady, pobiegnie na górę i zejść już nie da rady. Życie zaskoczy, że trudno jest myśli słowa obierać, skazani we prawdzie, bo popatrz z oczy, która już dawno coś dziś poniewiera. Maryla Rodowicz tuż przed koncertem, który uświetnia uroczystości nadania imienia Mosirowi Włodzimierza Smolarka. Pani dużo miała do czynienia z piłkarzami, sama jest pani kibicem. Jak pani wspomina te czasy, kiedy Włodzimierz Smolarek grał i strzelał bramki? Mówiąc szczerze, nie miałam takich kontaktów personalnych, bo właściwie no, może ze dwa razy spotkałam się z drużyną Górskiego, Kazimierza Górskiego, nasze słynne Orły, ale tak dobrze ich nie znałam, także oczywiście wiem, kim był Smolarek, jakim asem, no i teraz jego syn, ale wie pan, że ja się dopiero teraz zaczęłam interesować piłką, wtedy się nie interesowałam, wtedy jakoś tak zaczęłam się interesować w latach 90.
ponieważ mój syn starszy, który wtedy był licealistą, zaczął chodzić na mecze Legii, na Żyletę, przychodził pełen emocji, opowiadał mi i właściwie do tej pory z nim chodzę na mecze. Mimo, że on mieszka w Krakowie, ale tak naprawdę nie mam z kim pójść na mecze. Chodziłabym częściej, ale no tylko wtedy, kiedy on może, to jakoś tam biegniemy na stadion. Tak czy inaczej pani osoba z piłką się nam kojarzy. Kojarzy się pewnie władzom Aleksandrowa, które chciały uświetnić te uroczystości właśnie pani koncertem. Chcę zaśpiewać futbol, futbol. No ja tak myślę. No jasne, dobrze, że pan powiedział. I jakie piosenki w ogóle zabrzmią? Ja zwykle pytam publiczność, czego by chcieli posłuchać. I publiczność wykrzykuje różne tytuły, ja dośpiewam. Także i stare, i nowe. I dobrze, że pan mi powiedział o piłce, o Smolarku. Zaśpiewam właśnie futbol, futbol. W takim razie przenosimy się na koncert Maryli Rodowicz. Futbol, futbol, futbol. Futbol, futbol, futbol. Przeżyjmy to jeszcze raz. Gdy piłka w grze wyjdzie na strzał, śledzi jej lub cały świat. Piłka jest okrągła. Jak ziemski glob, ziemski glob. Na świecie tym są takie dni, gdy niebo drży, bo padł gol. To był strzał, to jest strzał, to jest sport, to sport. Futbol, 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 kto dzisiaj gra? Cały świat. Bo dobry mecz to piękna rzecz. Wśród wielu szans twoja jest. Piłka jest okrągła jak ziemski glob, ziemski glob. Na świecie tym są takie dni, gdy niebo drży, bo padł gol. Gra jest grą. Play is play. Graj, graj, fair, fair play. Futbol, futbol, futbol. Na program zaprasza Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.